Drodzy Państwo, nasz kraj opanowali bandyci od roku 89, ale wcześniej także, bo część tych bandytów sprzed roku 89 przeniosła swoją aktywność na teren tak zwanej Nowej Polski, ale naszą Polskę, naszą wolną Polskę opanowali ci bandyci i żerują po prostu. Żerują na naszym kraju, wykorzystują obywateli do realizacji już tylko swoich partykularnych interesów albo interesów jakiegoś lobby, czy to zachodniego, czy to, prawda, wschodniego, za grube tam pieniążki, za jakieś łapówki są w stanie naprawdę pójść na wszelkie układy, dzięki czemu ta Polska jest nieustannie rozchwiana, ta Polska się chwieje. Ja propozycję dotyczącą tego, jak budować w ogóle nową Polskę, już na kanale przedstawiłem, ale teraz, drodzy Państwo, co w tej chwili, w tej sytuacji, po paru miesiącach rządów Koalicji Obywatelskiej, bo te 100 konkretów na 100 dni to nie zostanie nigdy w ogóle spełnionych i to każdy musi wiedzieć, tam oczywiście parę tych tak zwanych konkretów spełnionych będzie. No między innymi już główny konkret, ten najważniejszy, czyli tabletka dzień po, ona tam zostanie, prawda, dekretem urzędowym przyklepana, ale paliwa po 5 zł nigdy w tym kraju nie zobaczycie. Zobaczycie za to Zielony Ład, oczywiście rolnicy nie będą mogli produkować żywności w tym kraju, no bo polskie rolnictwo emituje tyle dwutlenku węgla do atmosfery, że rolnictwo w Ukrainie czy w Ameryce Południowej, bo z tamtych części świata ma być do nas żywność sprowadzana, to już nie emituje, mimo że jeszcze koszty transportu oczywiście dodatkowo także emitują te CO2 do atmosfery. Także Tusk jako grzeczny piesek brukselski, bo to jest taki, to jest największy tak naprawdę bandyta Polski, jaki się w ogóle w tym kraju pojawił. To była partia w ogóle założona przez komunistów. Ona była nawet opłacana przez CDU. To jest po prostu, jak już się dzisiaj mówi normalnie, oficjalnie się to mówi, to nawet powiedział także Kaczyński gdzieś tam, prawda, że to jest niemiecki agent. Ci, którzy na rzeczy się trochę znają, to o tym wiedzą. Także te obietnice wyborcze nie zostaną spełnione. Polacy zostali przez tego bandytę oszukani. Już ci nawet, bo już rozmawiałem z niektórymi, to im trochę wstyd było, że głosowali na Tuska bandytę, ale jak im te wszystkie fakty powyciągałem na powierzchnię, co ten człowiek robił jeszcze przed PiS-em w ogóle, bo to jest, drodzy Państwo, to są trzecie rządy w ogóle Tuska w Polsce. Trzecie rządy. I ta operacja uhonorowania jego działalności politycznej przez Niemcy, a głównie przez Angelę Merkel, żeby został prezydentem Europy, żeby Polacy mu zaufali jeszcze oczywiście bardziej, no bo to wybitny człowiek, a Polska się tak w tym Zachodzie przegląda, jak tam na Zachodzie docenili jakiegoś Polaka, no to już pół Polski, jeśli nie większa część w ogóle, była tym zachwycona, więc znowu bandytę Polacy wybrali tutaj na swojego przedstawiciela, nie chcąc budować kraju na naszych wartościach, na tożsamości narodowej, na polskiej kulturze i na ludziach, przede wszystkim ludziach, mówię, bo mam tutaj na myśli także siebie, którzy polską kulturę chcieliby na wyżyny podnosić, bez odwoływania się do tego, co Zachód ma do zaproponowania. Więc Koalicja Obywatelska, która zgromadziła największą ilość przygłupów w ogóle w historii Polski, bo takie partie jak Trzecia Droga, nawet ten PSL, to jest stara partia, ale ten błazen Kosiniak-Kamysz, bo większego pajaca być nie może. Bo to jest, drodzy Państwo, pajac zwykły po prostu. Który człowiek zdecydowałby się na to, żeby być ministrem rolnictwa, prawda, w jakimś tam jednym rządzie, w innym rządzie być ministrem obrony narodowej, no to w trzecim rządzie to będzie ministrem czego? Bo to już należy zadać pytanie. To takim ministrem obrony to równie dobrze mógłby zostać Zenek Martyniuk, albo żeby jeszcze tam sięgnąć tutaj w okolice takich tych sfer politycznych, to takim ministrem obrony to by także mógł zostać Biedroń. To by naprawdę niczego nie zmieniło. Ale drodzy Państwo, Trzecia Droga, PSL i Lewica to są partie do wyrzucenia na śmietnik. Ale przede wszystkim z tego Sejmu trzeba wyrzucić dwie główne partie najbardziej szkodzące w ogóle w Polsce, czyli PiS i PO. To są partie do wyrzucenia i każdy Polak, który tego nie rozumie, że trzeba tych ludzi usunąć i dążyć przede wszystkim do stworzenia apolitycznego rządu z apolitycznym prezydentem i z nową konstytucją, bardzo surową, jeśli chodzi o kwestie działalności urzędników państwowych, którzy jeśli by tam nabroili coś, albo jeśli zdemaskowane byłyby ich działania na rzecz interesów jakiegoś lobby, kara musiałaby być naprawdę bardzo surowa.
Nie będę w tej chwili mówił, jaka to kara. Ten film, jak zbudować nową Polskę, pojawi się tutaj na karcie u góry ekranu. Ale teraz, drodzy Państwo, rośnie w tej sytuacji, gdy Koalicja Obywatelska, która już zaczyna broić, bo za 4 lata to Tusk zniszczy Polskę całkowicie, zresztą już pokazał, co on może zrobić, do czego jest zdolny. Nawet jeśli chodzi o te prowokacje policji, po prostu do tego, żeby pacyfikować tych rolników, ale to jest naprawdę, to jest niewielki pokaz tego, jak on potrafi być człowiekiem brutalnym i bezwzględnym, ale rośnie w tej sytuacji rośnie teraz poparcie PiSu. I na przykład widzieliście Państwo może Czarnka na przykład na tej komisji do spraw wyborów kopertowych, jak on tam, prawda, jedzie po tym Jońskim. Widzieliście Państwo Kaczyńskiego na tej komisji do spraw Pegasusa, prawda. Kaczyński mówi, że on na żadne pytanie tam nie odpowie i się śmieje i ma to wszystko gdzieś, ale my za to płacimy, drodzy Państwo, my za to wszyscy płacimy. Jeden z moich znajomych, drodzy Państwo, powiedział mi, bo ja nie oglądałem transmisji tam relacji z tego przesłuchania Kaczyńskiego, ale on mi powiedział, że on odpowie na to pytanie, jak się zgodzi premier Donald Tusk. Wydaje mi się, że to, co mi powiedziano, jest prawdą i tak rzeczywiście było, bo wkomponowałoby się to w taki obraz tego, na czym polegał tak naprawdę układ okrągłego stołu, drodzy Państwo, między Kaczyńskim i Tuskiem, bo oni władzę przejmują raz po raz, bo nie zapominajmy, że przecież przed PiS-em 8 lat rządził Tusk. Ten naród był już tak, oczywiście czuł się tak skrzywdzony przez rządy Tuska, że zdecydował się odebrać władzę po 8 latach rządów PiS-u, które oczywiście dla wielu uchodzą za najlepsze w historii Polski, ale tam też było wiele naprawdę bardzo nieprzyjemnych i to afer, i to manipulacji, łącznie z tym prawda, banksterem Morawieckim, który zarobił, podejrzewam, na państwie jeszcze więcej niż Tusk, albo będzie to w okolicach przybliżonych. Nikt tego tak naprawdę, drodzy Państwo, nie sprawdzi teraz, bo tego się nie da sprawdzić, bo to są utajnione po prostu działania. Utajnione działania, ale w taki sposób utajniane, że zarówno jeśli Tusk będzie miał kwity na Kaczyńskiego, a Kaczyński na Tuska, to one nigdy, drodzy Państwo, na powierzchnię nie wyjdą. W tej Polsce nie udało się nawet doprowadzić do tego, żeby złapano ludzi odpowiedzialnych za śmierć Lepera, a wiemy, że Leper miał kwity zarówno na Tuska, bo przecież to, co mówił na przykład Leper, jeśli chodzi o kwestie afer za czasów rządów Tuska, czyli Platformy Obywatelskiej, związanych, te afery wszystkie związane były z wyprzedawaniem polskiego majątku, no to była rzecz po prostu skandaliczna. Miał na pewno kwity na Kaczyńskiego, więc ci ludzie kryją się wzajemnie, a tego dotyczył tak naprawdę układ okrągłego stołu. Bo do tego musimy się cofnąć. Dlaczego te dwie partie powinny w ogóle zniknąć ze świata polskiej polityki? Układ okrągłego stołu, tam dekretem Kiszczaka. Oczywiście my dzielimy się z wami władzą, czyli z tymi ludźmi, którzy byli opozycją w czasach komunistycznych. My się z wami władzą dzielimy, dajemy wam z tego tortu zabrać sobie to, co tam wam się uda zabrać, prawda? No bo rządy od 89 roku to są rządy kradzieży i rozbojów, po prostu to jest mafia polityczna. Ale wy za to, że my wam daliśmy to taką możliwość żerowania na państwie polskim, wy nigdy nie doprowadzicie do tego, żeby nas skazać, żeby nas oskarżyć o cokolwiek, o zbrodnie starego reżimu. I taka sytuacja jest, drodzy Państwo, do tej pory, bo nie udało się skazać żadnego starego komunisty z tego systemu. Ci komuniści weszli w przeróżne układy z partiami politycznymi, pozakładali firmy na przykład przeróżne, no między innymi na przykład ludzie, którzy kiedyś pracowali w SB i w MO, założyli firmę, która sprzedała PiS-owi Pegasusa. Ale to już nie jest, drodzy Państwo, aż tak ważne w tej chwili. Dlatego, że za czasów Tuska też była w Polsce inwigilacja. No kto starszy jest, to wie, no ja dobiegam 50, to wiem. Ale o tym wszystkim kiedyś opowiadał starszy jeszcze ode mnie, oczywiście, Janusz Korwin-Mikke. Prawda? On te sprawy wszystkie nagłaśniał. On o tym mówił, jak wygląda ten układ między Kaczyńskim a Tuskiem. Za czasów Tuska była inwigilacja, za czasów Kaczyńskiego była inwigilacja i oni teraz wychodzą, robią z siebie po prostu tutaj błaznów. Jeszcze jak Kaczyński powiedział, że jak się zgodzi premier Tusk, to on to wszystko opowie. No to wszystko jest jakby w tej chwili już
drodzy Państwo, jasne. Ale teraz rośnie poparcie dla PiS-u i ludzie chyba zgłupieli w tym kraju kompletnie, jeśli myślą przy tej okazji, bo za 4 lata znowu nastroje się zwrócą przeciwko Tuskowi, prawda, jeśli będzie co zbierać w ogóle z tej Polski i wtedy na arenę znowu PiS myśli, żeby z tym swoim teatrzykiem wejść. PiS to jest chora wizja Kaczyńskiego, to jest jego Polska, to nie jest moja Polska. Propozycja mojej Polski została przedstawiona w tym filmie, który zobaczycie Państwo na ekranach końcowych. Tytuł tego filmu to jest Apel do Polaków. Serdecznie zachęcam Państwa, bo w tym filmie informuję Państwa o tym, żebyśmy nigdy już nie wpadli w kłopoty, w których jesteśmy teraz obecnie, żeby żadna polityczna siła nie położyła władzy na świętym terenie polskiej prawdy, a wszelkie wpływy zachodnie, jakiekolwiek ingerencje z zewnątrz mają zostać przeganiane, bo my chcemy zbudować dumną Polskę. Więc rośnie teraz poparcie dla PiS-u. To jest rzecz, która mnie niepokoi i która mnie przeraża, że po raz kolejny mielibyśmy wejść w to samo bagno, tak naprawdę. I to trzeba odsunąć. I tutaj oczywiście powiedziałem, wyrzucić te partie z tego Sejmu. One tam nie zasługują na cokolwiek. Trzecia droga to jest śmietnisko, parszywość. Hołownia Błazen, ostatnio go wyzwałem na kanale na pojedynek. Jak ktoś chce i nie widział, to bardzo proszę, można sobie zobaczyć. PSL zupełnie niepotrzebny, a Lewica nie jest nikomu potrzebna. Bo żeby wprowadzić nawet taką ustawę o tabletce dzień po, to nie potrzebujemy lewicy. Normalni ludzie by to po prostu wprowadzili, no ale w tym kraju wiele rzeczy wydaje się być nienormalnych, ale ja o tym teraz mówić nie będę, drodzy Państwo. Zostaje nam Konfederacja. Oni jeszcze nigdy nie rządzili. Oni jeszcze nigdy władzy nie zdobyli. Nie wiemy, jakby rządzili. Ja tutaj moje sugestie dotyczące tego, jakby rządził Polską Braun, zostawiam Państwu, bo to już na kanale mówiłem. Wielu ludzi było zdziwionych, że ja powiedziałem takie słowa o Braunie. Zrobiłem mu taki po prostu portret psychologiczny. Jak ktoś chce, proszę zobaczyć. Konfederacja w tej chwili jest jedyną siłą tak naprawdę, która broni interesu Polski, ale czy obroni go w takim stopniu, żeby nie doprowadzić znowu do rozwalenia nastrojów społecznych, no to właśnie ten film o Grzegorzu Braunie, o którym wspomniałem Państwu, jakby Braun rządził Polską, no to jakby powinien wzbudzić u Państwa trochę także niepokoju, żeby jednak chcieć zbudować nową Polskę na zupełnie nowych zasadach, żeby żaden cwaniak nie położył tych łap na, poprzez politykę, poprzez mydlenie ludziom oczu, prawda, smarowanie tym miodem tej twarzy, a tak naprawdę to jest gówno ukryte i to wszystko śmierdzi, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Dobrze byłoby zrobić, żeby tam na te urzędy państwowe powoływani byli raz specjaliści, a dwa słudzy. To ma być sługa. To jest mój sługa tam wysłany na ten urząd państwowy. Jeśli ma siłę, jeśli ma odwagę działać, bo to jest ciężka praca i to jest charówka, ale po pierwsze, zapłatą powinno być przede wszystkim to, że on działa na rzecz interesu Polski i to jest najwyższa nagroda. I te apanaże wielkie tam przepotężne, a zasiadanie w tej komisji tam do spraw Pegasusa jednego, drugiego, trzeciego. Wiecie, jakie to są dla nich pieniądze, drodzy Państwo? Oni żerują na państwie polskim naszym kosztem właśnie. Ja bym do tego nie chciał dopuścić. Jeśli teraz prezydentem zostanie taki błazen jak Hołownia na przykład, który płaczuś, beksuś i człowiek umysłowo niepoczytalny, bo on ma wrażliwość patologiczną męstwa zero, a próbuje uchodzić dodatkowo za mędrca. Gdyby taki człowiek został i jest dodatkowo na usługach jeszcze zachodniego lobby, prawda, ale o tym już opowiadałem w tym filmie, gdy wyzywam na, prawda, Hołownię na pojedynek, to sobie Państwo zobaczycie, jakbyście chcieli, ale gdyby taki człowiek został prezydentem tego kraju, no to byłaby to wielka naprawdę tragedia dla Polaków, którzy nie mogą się po prostu doczekać nowej Polski, bo ten motłoch ogłupiony wciąż wybiera między kim? PO, Koalicja Obywatelska, PiS. I to jest w kółko. Oni sobie zrobili naszym kosztem, drodzy Państwo, wspaniałe narzędzie do zarabiania pieniędzy. Tam miała się pojawić trzecia droga, dwóch przygłupów tak naprawdę, no i dodatkowo jeszcze Lewica. No i Konfederacja pozostaje. W tej chwili no, jest to jedyna partia, tak jak powiedziałem, która interesu Polski broni. Natomiast ja także mam zastrzeżenia co do Konfederacji. Nie zgadzam się z programem Konfederacji w wielu naprawdę punktach. Mój pomysł idzie jeszcze w lepszą, powiedziałbym, taką treściwczą dla Polaków formę, żeby ich nie dzielić,
absolutnie, żeby ich nie dzielić, żeby każdy, kto ma jakąś propozycję do tego, żeby na rzecz kulturowego postępu w Polsce działać, żeby był dopuszczany także do głosu, a żeby tworzone były w ten sposób nowe, szlachetne, czyste, sprawiedliwe wreszcie obyczaje. Także, drodzy Państwo, nie dajcie się zwieść tym partiom, które w tym Sejmie siedzą, bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. PiS już rządził, Koalicja Obywatelska to jest nowa propozycja dla Polski, ale tam jest Tusk, który rozdaje karty, największy bandyta w tym kraju. No i te reszta tych partii to jest po prostu śmietnik, to jest moralne zero, to jest intelektualne zero. Szukajmy nowej propozycji dla Polski. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.